konstrukcji w klasie klub szybowcowej. Manewr taki, a właściwie lot takich szybowców dwóch za samolotem stosuje się bardzo często w lotach transportowych. W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy spotkanie sympatyków góry szybowcowej z kraju i z zagranicy, czyli byłych pilotów, którzy latali zarówno przed wojną, jak i po wojnie, szkolili się, zdobywali diamenty w Wieżowie Sudeckim bądź w Jeleniej Górze i z sympatią darzą właśnie to lotnisko. Latali tu różni sławni piloci. Nie wszyscy byli, dożyli tych czasów, żeby przyjechać na to spotkanie, ale wielu z nich, po bardzo nieraz podeszłym wieku, przyjechali swoimi samochodami, przylecieli swoimi motoszybowcami, tylko po to, żeby tu się spotkać. Niektórzy przebyli nawet po 700-800 km po to, żeby nas odwiedzić. Przyjechało razem 39 pilotów z zachodu, z RFN-u, z Anglii, z Norwegii, z Finlandii, z Austrii. No i oczywiście 19 Polaków, pilotów z Polski. Tych, którzy tutaj właśnie kiedyś albo byli pilotami, albo byli byłymi kierownikami, szkolili się tutaj, ewentualnie byli instruktorami i z sentymentem wspominają przeżyte te czasy. Następną sprawą, którą chcieliśmy przez to osiągnąć, chcieliśmy w tym dniu, przy tej okazji, a jest to pierwsza okazja w powojennej historii tego szczytu, że zorganizowano pierwsze spotkanie sympatyków góry szybowcowej. Chcemy tę szczytną ideę ciągnąć. Idea pozwoliłaby nam w pierwszym rzędzie rozpropagować tę górę szybowcową w środowiskach lotniczych w kraju i za granicą, rozpropagować możliwości, walory tej góry szybowcowej wśród mieszkańców Jeleniej Góry, zmobilizować ich do tego, żeby wszystkie piesze wycieczki, swoje pikniki zorganizować właśnie tutaj na tym szczycie jeżowskim, z którego widać przepiękną panoramę na całe Karkonosze. Dzisiejszą imprezą chcieliśmy zapoczątkować fundację, która już ma status prawny, to znaczy została postawiony pierwszy krok, czyli położony kamień węgielny, została sporządzona umowa notarialna. Teraz tylko formalności, statut jest opracowany. Fundacja zostanie zarejestrowana w sądzie i szukamy i sponsorów, i dawców środków na to, żeby tą właśnie górę szybowcową odrestaurować. Przez dzisiejszą imprezę chcemy również rozpoznać wśród młodzieży walory lotnictwa sportowego, lotnictwa wyczynowego, pokazać możliwości, które tkwią w różnych formach sportu, uprawiania sportów lotniczych poprzez spadochroniarstwo, lotniarstwo, szybowce, sport samolotowy. Jeszcze mamy w planie uruchomienie tutaj centrum latania na paraglajtach, to jest takich spadochronach szybujących. I góra szybowca właśnie dla tych tanich form latania będzie udostępniona. Zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, bardzo ważnej. Otóż po raz pierwszy w tym roku, po około 25 latach historii wstecz, uruchomiono ponownie starty z lin gumowych. Pierwsze próby odbywaliśmy niecały tydzień temu, pogoda nam nie sprzyjała. Dzisiaj też jeszcze parę lotów odbędziemy, pokażemy jak to wygląda. Przyjechali do nas panowie z RFN-u ze swoimi starymi szybowcami jeszcze przedwojennymi, szybowcami o nazwie Grunau, szybowcami bardzo starymi, których żywotność się praktycznie kończy. Są to eksponaty, ale eksponaty latające. Wystrzelonych z linii gumowych, ciągnięto z powrotem na szczyt i pokazano, że rzeczywiście takie loty wykonywać można. Tym wszystkim, tym bezimiennym i tym sponsorom, którzy naszą imprezę tutaj wspomagali i nagrodami, i
pieniędzmi, finansowo i życzliwością załatwiania niektórych spraw. Za tym pośrednictwem serdecznie dziękuję, a wszystkich zapraszam w każdą sobotę i niedzielę na lotnisko do Jeleniej Góry, a w dni weekendowe na lotnisko, nasze boisko do Jeżowa Sudeckiego. Można tu palić ogniska, można rozbijać namioty, można spożywać smaczne posiłki, jest zaplecze sanitarne, przyjeżdżać, popatrzeć, kto raz przyjedzie do Jeżowa Sudeckiego, będzie do końca życia pamiętał te niezapomniane wrażenia, dzienne i wieczorne. Dziękuję, wszystkich serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, komunikat.